Toto, yes. Dzisiaj zaczniemy od Empiku. Mam nadzieję, że będzie już ten magazyn z LEGO Ninjago. Jest niedziela, a jutro poniedziałek i w poniedziałek jest niby premiera tego magazynu, ale może będzie chociaż ten dzień wcześniej. Tutaj obok mnie jest Empik. Wejdę, no i oczywiście nagram dla Was to. Dobra, mamy nasze magazyny. Zobaczmy, czy tu coś w ogóle jest. Może już jest to nowe Ninjago, no błagam. Kurczę, nie mają nadal tego kola. Szkoda, to muszę na jutro czekać. Same lęse. Może gdzieś się tu pochowały, kurczę. A karty. Z Ninjago. Kurczę, bieda tak trochę. Może tu coś jest jeszcze? Widzę, że nie ma. No, no mówi się trudno. Czekajcie, zobaczymy jeszcze tam. Może klocki Lego są, bo to jest jeden z większych empików. Parabole tańczą. Są zestawy. Co? Jakaś sprzedaż do minus 50. Gdzie to pisze? Te ceny są gdzieś. Takie kurde ceny, że nawet nie wiadomo, gdzie to pisze. Powiedziałem, że nic nie ma, jest. Minifigurki z 17 serii z Batmana. Tylko najlepsze jest to, że ta figurka 25 zł. Co to się dzieje? Januszek. 20. No to rzeczywiście, kurde. Różnica życiowa. Jeszcze jest obok In Medio, może tutaj. To jest chyba ostatnia prasówka w tym sklepie, zobaczymy. No niestety też nie mają. Dobra, ja się tak łatwo nie poddaję, bo został nam jeszcze smyk. No wiadomo, w smyku jest drogo. No ale może coś będzie, bo czasami są tam jakieś promocje. Zresztą co ja w ogóle gadam. Jestem w ogóle ciekawy, dlaczego wam się tak podobają te vlogi, bo tam jest ponad 150 łapek w górę pod tymi dwoma i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne uczucie i myślę, że będę dla was robił więcej takich vlogów, zresztą tutaj też macie. Okej, jesteśmy. To jest naprawdę ogromny, ogromny smyk. Z czego tu słyszałem, to największy w całym Krakowie. No, tylko gdzie tu Lego jest, bo tutaj mamy Ninjago rozrzucone. Chyba to będzie to. Jakieś małe to stanowisko. No ale najwyraźniej wystarczające, to może się tam nam tak wydawać. A, w Galerii Krakowskiej jest ten zestaw normalnie za 110, a tu promocję mamy jakąś niby. Pości górską drogą stówę. W Kauflandzie bez promocji to jest normalna cena. Nie wiem, jakieś hity cenowe. Nie, no wiadomo, że u nich bardziej się opłaca na stronie kupować. Tutaj macie odpowiedź na pytanie. 23 zł. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie. A tu 20. Świetnie. Mamy już poniedziałek, czyli premierę magazynu z LEGO Ninjago, dlatego teraz wybiorę się do kiosku, no i zakupię ten magazyn. Mam nadzieję, że w ogóle dojechał. No niestety magazynu z LEGO Ninjago nie było, zresztą tradycja, bo ostatnio nie ma co miesiąc tych magazynów na czas. W każdym razie dzisiaj zobaczycie paczkę od Wojtka Games, bardzo dziękuję, choć ten materiał i tak zobaczycie koło środy. W każdym razie magazyn pewnie będzie koło czwartku na kanale, coś w tym stylu, ale ważne, że jutro już fan dubbing. To po prostu ładna pogoda na vloga. Polecam. Jeszcze te piękne dźwięki, to już w ogóle. Skoro mamy taką piękną pogodę, to może się pochwalę, że niebawem będzie jakiś moc. Jeszcze nie jest skończony, no ale coś się zbliża, coś tutaj zmodernizuje. No i raczej pojawi się jakiś odcinek z tej budowli. Powiedzmy, że jako tako się przyjaśniło i możemy już wracać do pracy. Ja obecnie znajduję się w Auchan i są tutaj naprawdę dzikie, ale to dzikie przeceny.
Oczywiście żartuję. Jakoś nie porywają, ale jak na ten sklep, no to po prostu szał. Mogę jedynie pochwalić ich za ten zestaw, no ale każdy sklep w końcu już wystawiał ten zestaw za kilka złotych. Mamy, co jeszcze tutaj mam takiego ciekawego? No może to umierający Nexonite, znaczy przepraszam, ono jest już na emeryturze. O, co to jest? Pułapki na cebulę, na polskie cebule pułapki, patrzcie. Co za ludzie. Skoro już jesteśmy w tym zacnym sklepie, to może poszukam jakiegoś segregatora na klocuchy, bo już mi się ten jeden skończył. Są tu same skrzynki do narzędzi. Uuu, jaka fajna. Nie no, raczej na tą się skuszę. Bo już taką mam i ona jest naprawdę fajna. Wróciłem, dlatego teraz pora na szybki haul. Dobra, kupiłem koszulki na magazyny, bo wiecie, że ja segreguję i później w sumie już niebawem zbliża się kolejna część z moich magazynów, z mojej kolekcji. Dalej segregator na klocki, już kolejny. Jest to już drugi segregator, bo są jednak przydatne. Udało się z magazynem Lego Ninjago, był w Inmedio, ale w Empiku już nie było. Więc fajnie, mam magazyn, ale recenzja dopiero koło czwartku. No i sam segregator, bo tamten już mi się po prostu skończył. Już mamy wtorek i za 15 minut największy hit polskiego LEGOTUBA, czyli odcinek 85 z naszym polskim fandubbingiem. Jak widzicie, już się zaopiekowałem tym organizerem. W większej mierze już zapełniłem te przegródki elementami. To by było już na tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę byliśmy w różnych sklepach, no i też kilka części było z domu. Mogliście zobaczyć wrażenia przed fandubbingiem. A w najbliższym czasie pojawi się vlog z Energylandii, bo jutro się do niej właśnie wybieram, więc mam nadzieję, że go obejrzycie. To by było na tyle. Cześć!